Chodź tu. To jest pies, to jest chyba jedyny członek tej rodziny, który mnie lubi, który mnie nie zna po prostu. Proszę bardzo, o, tu mu rękę wydaje. To ja ci rękę na zgodę wydaję, proszę bardzo. Pierwszy ją wyciągam do zgody. Widzisz, piesiu, ty jesteś wspaniały jednak. No. Jak się pan nazywa i dlaczego pan tutaj właśnie się teraz znajduje? Dzień dobry, Krzysztof Wykręt, moje nazwisko. Jak tutaj widać na tablicy, jestem dziadkiem ojczystym, który jestem, według mojej oceny, dyskryminowany jestem nie tylko przez matkę mojej wnuczki, dziadków macierzystych, ale i również przez sądy w Polsce. Dlatego postanowiłem w dniu dziadka wyrazić swój skromny protest przeciwko tej sytuacji. A jak ta sytuacja wyglądała? Co się stało? Dlaczego czuje się pan dyskryminowany? Powiem tak. Walczyłem, gdy moja wnuczka skończyła rok, zacząłem chodzić po sądach celem uzyskania prawa do widzeń z moją wnuczką. I powiem tak, że czym dłużej chodziłem przez 7 lat po sądach. I czym dłużej chodziłem, tym efekty są bardzo mizerne, wręcz powiem równe zeru. Gdy udało mi się nawet coś wywalczyć, jakieś tam widzenia, nie były one respektowane przez matkę mojej wnuczki, która nie ponosi za to żadnych konsekwencji prawnych. Ta sytuacja trwa już aż od 7 lat. Taka sytuacja już praktycznie trwa od lat 9, bo moja wnuczka we wrześniu skończyła lat 9. Ale gdy wnuczka skończyła rok i ja nie miałem żadnego kontaktu z wnuczką, postanowiłem iść do sądu, żebym w końcu, wiemy, jak my dziadkowie mamy swoje prawa. Ale niestety nasze prawa w Polsce nie są przestrzegane. Ile razy przez te 9 lat widział pan wnuczkę? Ile razy widziałem wnuczkę? Powiedzmy, że może 10 widziałem. Czyli można po prostu policzyć te wizyty na palcach? Można je policzyć. Ostatni raz powiem, że widziałem wnuczkę gdzieś koło półtora roku temu w sądzie w Suchej Beskidzkiej, w sądzie rodzinnym. I wtedy byłem zszokowany postawą mojej wnuczki, ponieważ wnuczka moja, choć wie, kim ja jestem, jak wyglądam, nie znam je w ogóle, była po prostu przerażona, gdy patrzyła na mnie. Panicznie się mnie boi moja wnuczka, która mnie nie zna. Potem się okazało, że matka jej wpoiła taką informację, że my ją chcemy zabrać od matki. I wszystkie informacje, które ona posiada na temat dziadków ojczystych, czyli mnie, mojej żony i mojego syna, uzyskuje tylko i wyłącznie od matki. Nie jest to w żaden sposób weryfikowane, żeby ona to mogła zweryfikować po prostu sama. To uważam, że ma do tego po prostu pełne prawo, bo nie tylko my mamy prawa do wnuczki, ale również wnuczka ma prawo do dziadków ojczystych. Ma prawo do tożsamości swojej, prawo do przede wszystkim do prawdy. To jest chyba najważniejsze w przypadku każdego człowieka, w szczególności dla dziecka, które jest dzieckiem małym i się rozwija i kształtuje swój charakter po prostu i swój ogląd świata. Jeżeli matka w ten sposób wychowuje swoje dziecko, to jest to nie w porządku, uważam. A również sprawa, która mnie zbulwersowała bardzo, która miała miejsce, ta sprawa miała miejsce w sądzie. Ja zgłosiłem to pani sędzi, że wnuczka się mnie panicznie boi. Panią sędzie to w ogóle nie zainteresowało, ten wątek. To tu jest w ogóle jakaś, nie wiem, jak to nazwać w ogóle. A jeżeli pan chce się na przykład umówić na wizytę i tak dalej, dzwoni pan, może przyjeżdża i nie ma żadnego odezwu kompletnie, czy są jakieś może odpowiedzi? Proszę pana, mój telefon jest zablokowany. Nie dodzwonię się nigdy. Kiedyś dawno, jak wnuczka była mała, miała 2 lata bodajże, to były ustalone wizyty i wtedy one się odbywały tutaj w tym domu. Ale dochodziło do bardzo nieprzyjemnych sytuacji, gdzie po prostu byliśmy lekceważeni, poniżani. A potem w sądach się mówiło, że to ja jestem agresywny, że się nie umiem zachować, że wulgarny jestem. To oczywiście wszystko nieprawda, bo do kogoś nie przychodzę po to, żebym go obrażał. Tym bardziej, że chciałem się z moją wnuczką widzieć. I sądy nic z tym nie robią. Co pan ma zamiar jeszcze zrobić z tą sytuacją? No to jest prawda, że nic nie robią. Znaczy w tym kierunku, żeby dziadkowie mieli kontakty. Co ja zamierzam zrobić? No po prostu teraz już po 7 latach chodzenia po sądach jestem po prostu już zmęczony tą sytuacją. Bo jeżeli coś robię, coś walczę o coś, wiem, że walczę w 6 sprawie,
Zresztą byliśmy w Rodece nawet raz na w Krakowie, gdy wnuczka miała chyba około 3 lat. Bardzo dobrze nam ta Rodeka wypadła. Ta opinia była bardzo pozytywna dla nas. Wręcz przeciwnie, matka jak zobaczyła, jak Weronika się, moja wnuczka się bawi z nami, jakie ma podejście do nas, po prostu była strasznie zbulwersowana tym faktem. I przerwała momentalnie to spotkanie nasze. Ale sąd w Słowie Beskidzkiej w ogóle nie wziął tego pod uwagę i w ogóle zignorował to totalnie. Przepraszam, to chyba w Wadowicach chyba jeszcze było to w sądzie. Ale później, żeby były też następne sprawy, występowałem o Rodekę dwukrotnie, były ustalone terminy i już matka mojej wnuczki, pani Anna, nie stawiła się na te badania, ponieważ wiedziała, jaki będzie efekt. I to też z kolei nie odniosło jak gdyby żadnych skutków. Bo myśmy byli dwa razy w Krakowie, straciliśmy po prostu czas, żeby tam jechać. Pani Anna nie przyjechała na tę wizytę, no bo wiedziała, że tam po prostu wyjdzie prawda i ona musi być korzystna dla nas, nie? No ale kto jest taki przeciwko wam? Bardziej właśnie mama wnuczki czy jej babcia druga? Myślę, że tu jest razem. Przed chwilą z taką panią rozmawiałem, starszą mówiła, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Jest to fakt. Nie wiem, dlaczego nas nienawidzą nas ci ludzie. Przecież ja nie chcę, powiedziałem w sądzie tyle razy, że nie chcę krzywdy tego dziecka. Chcę jego dobra po prostu. Chcę, żeby to dziecko miało kontakt ze swoim ojcem biologicznym. Co jeszcze jest bulwersujące w tej sprawie? Weronika, moja wnuczka, ma bardzo lekceważący stosunek do swojego ojca. A wręcz powiedziałbym bezczelny i chamski. Bardzo brzydko się, niekulturalnie odnosi się do niego. Syn po prostu po jednej wizycie był zdruzgotany taką postawą, ale też to również nikogo nie interesuje. Że wnuczka jest wychowana w kłamstwie i w nienawiści. Jest nastawiona przeciwko wam wszystkim. Zdecydowanie tak. Bo dziecko, które nas nie zna i mówi do swojego ojca, nienawidzę się, nienawidzę cię, boję się ciebie, odnosi się z pogardą do niego, nawet do drugiego człowieka się tak przecież nie odnosi się w ten sposób. Tym bardziej, że w ostatnim czasie dużo się mówi o hejcie takim, tak, o nienawiści, o tym, no to ja doświadczam już dość długo. Taką mowę nienawiści po prostu i pogardę. A czy spotyka pan podobnych ludzi do pana, którzy mają właśnie takie same problemy? Spotykam, ale ci ludzie odpuszczają, bo dochodzą do wniosku, że to nie warto, że no bo wchodzenie po sądach uważam też, to jest jednak strata czasu i dość, no i to jakieś koszty trzeba finansowe ponieść jednak. W tej kwestii. Co by pan chciał przekazać tym dziadkom Weroniki, którzy są i mamie Weroniki, być może zobaczą ten materiał? Cieszyłbym się bardzo. Przede wszystkim chcę im serdecznie pozdrowić i życzyć im, jak zarówno i sobie, że byśmy się wznieśli ponad podziały i różnice, które nas dzielą. My się możemy nie lubić, ale dla dobra dziecka jednak powinniśmy dbać o dobro tego dziecka wspólne, żeby dziecko miało kontakt z własnym ojcem, było przede wszystkim wychowane w miłości do bliźniego, że tak powiem. Tym bardziej, że dziadek macierzysty, pan Jacek, powiedział, że są rodziną katolicką, a jakoś trudno to jest mi to na podstawie faktów i doświadczenia mojego z nimi to stwierdzić, że jest to. No po prostu bym sobie życzył, żeby to dziecko miało kontakt z własnym ojcem, z nami, dziadkami, przecież my nie chcemy tego. Ja mam jeszcze oprócz mojej wnuczki Weroniki, jeszcze mam czworo wnuków, który mam bardzo dobry kontakt z nimi. I cóż, one ze mną mam też również. No co tylko chcę dobra dziecka i dobra mojego syna, żeby sprawy po prostu miały obrót taki, jaki są w rzeczywistości. Również bulwersującą sprawą jest podejście kuratorów, bo pani, matka mojej wnuczki, pani Anna, miała nadzór kuratorski w Suchej Beskidzkiej i tu też tam jest dużo kłamstwa podpisane w dokumentach kuratorskich. Zwróciłem uwagę, czemu nie konsultuję tego z drugą stroną po prostu, bo tam wiele rzeczy tam jest nieprawdziwych i kłamliwych. To pani kurator w Suchej Beskidzkiej
stwierdziła, że nie ma takiego obowiązku, a poza tym to jej mówi, to co mówi matka, to jest po prostu ważne. Mhm. Wystąpiłem również ze skargą do prezesa sądu o tworzenie fałszywych dokumentów, na co pan prezes odpisał mi w bardzo kulturalny sposób, że nie jest to przestępstwo, ponieważ kurator jak gdyby relacjonuje rzeczywistość, ale rzeczywistość nie ma nic wspólnego z prawdą. Później są tworzone takie akta, no i są one, zostają w dokumentach, jak zarówno również tak samo jak i zgłoszenia do prokuratury czy na milicję fałszywe oskarżenia mi o rzeczy, których nie popełniłem, również zostają w aktach. One później nie są zweryfikowane w żaden sposób i również to jest naganne. Myślę, że prawda zwycięży w końcu, a dobro dziecka powinno być przede wszystkim dla nas najważniejsze. Korzystając z okazji, jeżeli mogę, to chciałem pozdrowić wszystkich dziadków i babci oczywiście w Polsce, a w szczególności wszystkich dziadków ojczystych, czyli dziadków i babci, którzy są dyskryminowani przez sądy rodzinne, bo tak trzeba powiedzieć, nie przez państwo polskie.